Z jak związki. Czyli rozmowy o seksie w Radiu Z. Zaprasza Beata Tadla. Dziś w Z jak związki temat okryty tabu. Sprawa budząca kontrowersje, no ale dla wielu par to jest jedyne rozwiązanie, żeby mieć dziecko. Surogatki, historie kobiet, które rodzą po cichu. To jest książka gościa Radia Z. Jakub Korus, dziennikarz śledczy Newsweeka, stworzył ten reportaż. Dobry wieczór. Dobry wieczór Beato, dobry wieczór Państwu. Na początek wyjaśnij proszę, czym jest surogacja, no bo jest kilka odmian. Surogacja, tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli myślimy sobie, czym jest surogacja, to surogacja jest po prostu rodzeniem w zastępstwie, tak? I przez lata, i z tego też się brały jakieś tam kontrowersje, przez lata i historycznie mieliśmy do czynienia z czymś, co się nazywało surogacją tradycyjną. To znaczy, to jest taka surogacja znana od wieków, w bardzo charakterystyczny sposób przeprowadzana. Słowem, zazwyczaj w historii to było tak, że ktoś możny, kto nie mógł mieć dzieci, albo jego żona nie mogła mieć dzieci, korzystał, nie wiem, z usług niewolnicy albo kogoś podobnego. Gdzieś tam po prostu współżył z tą osobą i z tego związku gdzieś tam bardzo przelotnego powstawało dziecko, które ta para wychowywała, tak? Taka sytuacja miała miejsce gdzieś do, powiedzmy, XX wieku, tak? Czyli do całego przewrotu medycznego, przewrotu technologicznego. I dziś mamy głównie do czynienia z czymś, co się nazywa surogacją gestacyjną, tak? Czyli surogacją, na którą pozwoliło in vitro. Słowem, surogatka zazwyczaj nie jest spokrewniona, nie ma żadnych powiązań genetycznych z dzieckiem, które rodzi. Mhm, czyli są po prostu dawcy materiału genetycznego, a surogatka mówi o sobie, że jest inkubatorem? Niektóre mówią o sobie, że są inkubatorami. I niektóre, i to też idzie tak wbrew temu, co zwykliśmy o nich sądzić, i niektóre nie mają z tym większego problemu. To znaczy, oczywiście, ja zawsze mówię, że one być może tłumaczą to sobie w ten sposób, być może sobie gdzieś tam to racjonalizują, żeby się łatwiej z tym układać w swoich własnych głowach, ale Natasza, jedna z surogatek, z którymi rozmawiałem, z Ukrainy, powiedziała mi, że tak, byłam inkubatorem, takie jest po prostu życie, życie mnie do tego zmusiło, ale nie była z tego powodu jakoś straumatyzowana. Ja ją zapytałem, czy nie przeszkadza ci to, że ludzie mówią o was, inkubatory. Ona powiedziała, że nie, tak po prostu jest. Medycyna na to pozwala i ona nie miała z tym większego kłopotu. A jakie emocje widziałeś u tych kobiet, u surogatek, kiedy z nimi rozmawiałeś? Bo jedno to, co one o sobie mówią, a drugie to, co o sobie słyszą. Tak, to prawda. Znaczy, to jest tak, że oczywiście jakby spotykając się z nimi, czy rozmawiając z nimi, widzi się całe otoczenie też, tak? I ono daje, często mówi nam więcej, niż same surogatki mogłyby powiedzieć, tak? Czyli kiedy myślimy o surogatkach głównie na Ukrainie, bo głównie z takimi się spotykałem, bo ta surogacja jest teraz taka cross-borderowa, gdzieś transgraniczna. Poza tym tam są inne przepisy. Otóż to, tam są inne przepisy. To widać, że to są dziewczyny, które są po prostu w potrzebie. I żeby też nie używać takiego stygmatyzującego języka, to dziennikarki z Kijowa, które mnie gdzieś tam prowadziły w tej całej drodze, podpowiedziały mi, żeby nie mówić, że to są dziewczyny, które robią to z biedy, choć faktycznie tak jest, ale żeby mówić o nich, że są to kobiety czy dziewczyny w potrzebie. To znaczy, potrzebują pieniędzy na edukację dzieci, potrzebują pieniędzy na nowe mieszkanie, bo chcą się wyprowadzić od teściów, potrzebują czasami pieniędzy na jakiś nowy, mały biznes. Więc nie mają jakby jakiegoś takiego emocjonalnego kłopotu z tym, albo przynajmniej te, które spotkałem, nie miały z tym emocjonalnego kłopotu, ale widać było, że no, sytuacja je zmusiła. Ja wszystkie z nich, od Nataszy, przez Olgę, przez Polinę i Marynę, wszystkie pytałem, gdybyście mogły zarobić te pieniądze inaczej, to czy zarobiłybyście te pieniądze inaczej? One powiedziały, tak, oczywiście. Nigdy byśmy się na coś takiego nie zdecydowały. Rodzą wielokrotnie? Rodzą czasami wielokrotnie. Jest coś takiego w ogóle, co się nazywa spiralą surogacyjną. Takie efektywne sformułowanie trochę, ale ono dobrze oddaje sedno. To znaczy, surogatka na Ukrainie obecnie dostaje za takie przystąpienie do programu około 15-16 tysięcy dolarów. Plus, ale za całość? Tak, za cały program. No właśnie. Ważne, że pytasz, bo plus takie miesięczne dodatki. No więc około tam 400 dolarów miesięcznie. Więc kiedy sobie pomyślimy, że to jest 9 miesięcy albo 12 miesięcy, bo do tego dochodzi stymulacja hormonalna, badania, oczekiwania na transfer i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pomyślimy sobie, że to jest 16 tysięcy dolarów dzielone na 12, to wcale nie są tak duże pieniądze nawet z punktu widzenia Ukrainy, gdzie oczywiście jakby ten przelicznik jest inny. I faktycznie taki jeden program surogacyjny pozwoliłby otworzyć mały biznes. I teraz, kiedy one sobie o tym myślą, to myślą, że ten jeden raz zawsze wystarczy.
a szybko się okazuje, że nie, że tych pieniędzy potrzeba więcej, że dzieci idą na studia, że dzieci dorastają, że jeżeli odłożyliśmy na połowę mieszkania, to być może warto po prostu spróbować z drugim. I faktycznie większość dziewczyn, z którymi ja rozmawiałem, to są dziewczyny, które na przykład miały ze sobą 2 albo 3 surrogacje. Albo i więcej. Tak, więc jak najbardziej przystępują wielokrotnie do tych programów. Jest mnóstwo mitów wokół surrogacji, też zresztą starasz się je obalać w książce. Jakie są takie główne stereotypy, które przychodzą nam do głowy, kiedy myślimy o surrogacji, że to jest, nie wiem, handel dziećmi? Tak, tak, to są takie dwa. Znaczy pierwszy to jest handel dziećmi, a drugi to jest taki stereotyp o oddawaniu własnego dziecka. Więc może najpierw a propos tego pierwszego. Czy to jest handel dziećmi? No nie do końca, to znaczy... Oczywiście w skrajnych przypadkach patologicznych, które się zdarzają, można tak powiedzieć, ale w większości przypadków to nie ma mowy o, jakby nie ma mowy o przekazaniu dziecka za pieniądze, tak? To znaczy, to jest oczywiście też z punktów takich prawnych obwarowane różnymi zastrzeżeniami, ale kiedy staramy się po prostu zmierzyć z mitem, to to nie jest tak. To znaczy, dochodzi oczywiście w większości przypadków tej komercyjnej surrogacji do jakby wyświadczenia pewnej usługi za pieniądze, ale to nie jest tak, że ktoś przychodzi sobie po prostu na targ, czy przychodzi gdzieś po prostu do supermarketu z dziećmi i po prostu wybiera sobie, wybrałabym, nie wiem, dziecko, blondynka z kręconymi włosami, nic podobnego. I to jest jeden taki główny stereotyp, z którym gdzieś tam trzeba się mierzyć. A drugi to jest taki, który często też słyszę od ludzi, z którymi rozmawiam o surrogacji. Oni mówią do mnie, nigdy nie oddałabym własnego dziecka, nigdy nie oddałbym własnego dziecka. Tylko że sęk w tym, że od lat 80., czy właściwie końcówki lat 70., kiedy in vitro jakby powstało, to nie są ich dzieci. To znaczy, to są dzieci, które oczywiście one rodzą i to ma też znaczenie, oczywiście zarówno dla dzieci, jak i dla matek. Ale co do zasady, jeżeli myślimy sobie o genetyce, to nie są dzieci surogatek. Więc one nie mają problemu z oddaniem tak zwanego własnego dziecka, tak? One od początku programu, nawet też trzeba przyznać, że są instruowane ku temu, myślą raczej jako o tych dzieciach, jako o dzieciach, którymi trzeba się opiekować, również ze względu oczywiście na własny interes, czyli własne zdrowie oraz pieniądze, które gdzieś tam zostaną w przyszłości wypłacone, ale nie myślą o tych dzieciach jako o swoich. One zawsze mówią, ja mam własne dzieci, I to jest dziecko kogoś innego. Ja je tylko rodzę, tylko albo aż. No to już. Myślą o tym w kategoriach biznes? Czy dziewczyny myślą o tym w kategoriach biznes? Prawdopodobnie część tak. To znaczy część myśli, a nawet jeżeli nie o biznesie, to myśli po prostu o tym jako o pracy. Mhm. To też czasami starają się wtłaczać im do głów pośrednicy, którzy tu są takimi najbardziej czarnymi charakterami w tej całej układance, jak się okazuje, po 2 latach pracy nad tą książką. To znaczy, agenci tłumaczą tym dziewczynom, że to jest po prostu praca, które one wykonają. I część z nich daje się ku temu przekonać. Stara się sobie racjonalizować jako po prostu dziwną może pracę, może nie wbrew naturze, no bo macierzyństwo jest czymś naturalnym, ale w całej tej swojej toczce czymś wbrew naturze. Ale myślą o tym raczej jako o pracy, to znaczy bardzo zadaniowo do tego podchodzą. Kiedy ja z nimi rozmawiam, to one sobie myślą o tym jako po prostu o takim kontrakcie. Niektóre nawet też opowiadają o tym w ten sposób rodzinie, kiedy gdzieś przepadają na 5 miesięcy, bo surrogacja ciągle na Ukrainie jest gdzieś tam otoczona tabu, to mówią na przykład, że wyjeżdżają do pracy do Polski. Mhm. Gdzieś wyprowadzają się do innego miasta. A przyjeżdżają? Mieszkają na przykład z przyszłymi rodzicami? Przyjeżdżają. Raczej nie mieszkają z rodzicami. To znaczy, to jest też jakieś takie wielkie moje odkrycie właściwie, od którego się zaczęło, wielkie odkrycie dla mnie, od którego się zaczęło, że te dziewczyny przylatują tutaj do Polski, żeby rodzić. Ukraińskie surogatki przylatują do Polski, żeby rodzić te dzieciaki. Ja zacząłem i właściwie od tego się gdzieś tam wzięła ta książka, czyli zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego przylatują tutaj, to znaczy co je tutaj ciągnie, dlaczego, jeżeli Ukraina ma dosyć liberalne przepisy, to dlaczego nie robić tego tam? Odpowiedzi było kilka, to znaczy pierwsze to jest opieka medyczna, drugie to jest to, że część rodziców sobie tego życzy, ponieważ tak jest po prostu łatwiej i tu jest bliżej, a trzecie jest takie, że Ukraina wbrew liberalnemu bardzo prawu ma jednak pewne obostrzenia. I takim obostrzeniem jest na przykład to, że oficjalne programy surrogacyjne na Ukrainie są dostępne tylko dla rodziców heteroseksualnych.
Więc jeżeli para nieheteroseksualna chce skorzystać z usług programu surrogacyjnego czy agencji surrogacyjnej na Ukrainie, to często dostaje taki przykaz, że okej, dobrze, zrobimy to dla was, wszystko się odbędzie tak normalnie, ale dziewczyna poleci rodzić na przykład do Polski albo do Czech i tam odbierzecie dziecko. No i wiadomo, że dochodzi też element strefy Schengen, to znaczy dla obywateli Europy Zachodniej łatwiej jest przyjechać tutaj i tutaj odebrać dziecko niż wrócić do Kijowa, bo dla niektórych wiąże się to na przykład z oczekiwaniem na wizę, trzeba w Kijowie spędzić 3 miesiące. Mhm. A kim są najczęściej rodzice, którym rodzi się zastępczo dziecko? No to jest właśnie bardzo ciekawe, to znaczy ja nie ukrywam, że kiedy w ogóle zaczynałem pracę nad tym tematem, to miałem w głowie taki bardzo stereotypowy obrazek celebrycki rodziców, którzy korzystają z usług surrogatów. Jakaś leniwa kobieta, która nie chce, żeby jej się ciało zepsuło po ciąży na przykład. Otóż to. Nie chce mieć gdzieś przerwy w karierze. Zresztą no, znamy te obrazki, prawda? Gdzieś tam z mediów takich głównie celebryckich. A z czasem okazało się, kiedy ja zacząłem rozmawiać z tymi rodzicami, kiedy zacząłem gdzieś tam ich bliżej poznawać, okazało się, że przynajmniej większość tych, których ja spotkałem, To są ludzie szalenie umęczeni, w tym sensie, że zmagają się od lat z próbami walki z niepłodnością, albo od lat próbują się w swoich głowach ułożyć z bezpłodnością, z którą nic nie da się zrobić. I gdzieś tam w pewnym momencie tej walki i układania się ze sobą pojawia się takie wyjście, surrogacja. A dlaczego nie adopcja? No właśnie. Po pierwsze, adopcja nie jest dla wszystkich, w tym sensie, że adopcja, co redaktor Janczura pokazał w takim fantastycznej pieczy, jest skomplikowana. Adopcja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana. To znaczy jest naprawdę trudnym przedsięwzięciem. I to jest jeden element. To znaczy czasami niektórzy rodzice nie kwalifikują się do programu, czasami wiązałoby się to z zbyt wielkimi wyrzeczeniami, oczekiwaniem. Na przykład para z Hiszpanii opowiedziała mi, że u nich to by było 7 lat czekania. Czyli surrogacja, mimo że w podziemiu się odbywa, jest łatwiejsza niż adopcja? W jakiejś mierze tak, w jakiejś mierze paradoksalnie tak. Co więcej, i to też warto zaznaczyć, są też rodzice, którzy mówią wprost, i tacy są w książce, którzy mówią wprost, ja chcę, żeby to dziecko miało oczy mojego męża. Mhm. Ja chcę, żeby ta nasza córka miała kręcone włosy, tak jak moja żona. Więc jest w tym też taki element tego genetycznej takiej potrzeby przedłużenia rodu, tak? Zobaczenia w tych dzieciakach naprawdę nas siebie, nas partnerów. Mhm. I to jest też wyjście. I to jest też argument, który często jakby ludzi skłania ku surrogacji bardziej niż ku adopcji. Mhm. Tak się zastanawiam, jak ten proces cały się odbywa, bo jest para, znajduje surogatkę, jak mówisz, nie jest to wcale takie trudne, jakby mogło się wydawać. I co jest potem? Ta para, przygotowując się do przyjścia na świat dziecka rodzonego zastępczo, udaje, że jest w ciąży w swoim otoczeniu? Nie wiem, są jakieś brzuchy sztuczne i tak dalej? Tak, są. Znaczy, oczywiście to jest bardzo różnie. To znaczy, w krajach, w których nie jest to stabilizowane bardzo, czyli na przykład w takiej Hiszpanii, część, powiedzmy, bardziej postępowych klinik stara się robić to bardzo transparentnie. To znaczy stara się namawiać rodziców na przykład, żeby partnerka nie nosiła jakiegoś sztucznego brzucha, żeby raczej o tym opowiadać. Raczej starają się to normalizować jako jeszcze jeden z elementów leczenia bezpłodności albo jeden z elementów takiego zdrowia prokreacyjnego czy walki o nie. Czyli tam jest też opieka psychologiczna, tak? Jest opieka psychologiczna, tak. Jest, i często tacy rodzice właśnie gdzieś mają w pakiecie w ogóle taką opiekę, która gdzieś tam ich prowadzi. I to ze strony rodziców. Część oczywiście to ukrywa. To znaczy ci wychowani, nie wiem, w bardziej konserwatywnych rodzinach albo na przykład rodzice z Polski raczej to ukrywają. To się też wiąże u nich z takim stresem, myśleniem o tym, co zrobimy, jak o tym opowiemy, czy opowiemy, co inni że nagle, powiedzą. Co inni powiedzą, czy powiemy, że na przykład doszło do adopcji faktycznie. Mm-hmm. No tak, bo surrogacja często jest rozpatrywana w kategoriach moralności, czy też niemoralności. Jakie dylematy, jakie obawy mają tacy rodzice najczęściej? Tacy rodzice mają pierwszą obawą, taką główną, podstawową, która jakby już jest w procesie, to pierwsza taka obawa, żeby wszystko poszło dobrze, tak? Znaczy obawa o sam proces, obawa taka z jednej strony medyczna, z drugiej strony psychologiczna. Druga największa obawa rodziców jest oczywiście taka, żeby ta surogatka oddała dziecko. Aczkolwiek ta obawa jest raczej taka, już uważa się za taką troszkę surrealistyczną. W tym A sensie, często że nie oddają? Właśnie bardzo rzadko nie oddają. I to jest taki paradoks, znaczy
po tych wszystkich rozmowach mógłbym powiedzieć tak, że największą obawą rodziców jest to, że surogatka nie odda dziecka. Największą obawą surogatek jest to, że rodzice tego dziecka nie odbiorą. Ponieważ to też wiązałoby się z tym, że albo taka surogatka musiałaby to dziecko wychowywać, albo na Ukrainie przepisy są skonstruowane tak, że takie dziecko trafia po prostu do sierocińca. I oczywiście, kiedy na przykład spędziłem kilka miesięcy na takim zamkniętym forum surogatek, to dziewczyny rozmawiały na ten temat i jedne powiedziały wprost, że one nie mogłyby się pogodzić z czymś takim, że dziecko, które one urodziły, trafiło do sierocińca i prawdopodobnie by się tym dzieckiem zajęły. A z drugiej strony inne odpowiadały, że zaraz, ja mam trójkę swoich, więc dla mnie to jest normalne, że w tej sytuacji, gdyby rodzice nie odebrali dziecka, to ono trafiłoby po prostu do jakiegoś sierocińca. Mhm. A jaki rozmiar ma podziemie surogacyjne w Polsce? W Polsce to jest nie do oszacowania. To znaczy jest do bardzo pokrętnego oszacowania. Słowem, kilka lat temu ustawodawca, nazwijmy go tak górnolotnie, przykręcił śrubę czemuś, co się nazywało adopcjami ze wskazaniem. Mhm. To znaczy przez lata w Polsce działała taka instytucja adopcji ze wskazaniem. Mniej więcej wyglądało to tak, że po urodzeniu dziecka matka, jak zwykle zresztą, to jest akurat możliwe do dzisiaj, ma sześć tygodni na zrzeczenie się praw do tego dzieciaka. I jeżeli było tak, że w dokumentach wpisany był ojciec, to przebiegało to mniej więcej w taki sposób, że matka zrzekała się dziecka, ojciec zostawał z prawami, na drodze szybkiego postępowania sądowego sąd mówił, no dobrze, no to ten pan dostaje pełnię praw. I jego partnerka gdzieś tam na drodze przysposobienia czy adopcji z czasem to dziecko... Takie rozwiązanie też dla par nieheteronormatywnych chyba do stosowania. Tak, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. I wtedy, kiedy przykręcano tę śrubę z oczywistych powodów, jak każdej śruby takiej dotyczącej zdrowia prokreacyjnego w Polsce od kilku lat, wtedy szacowano, ustawodawca w tej ustawie, a właściwie w poprawce, szacował, że takich adopcji jest około 2000 w Polsce. I jednocześnie szacowano, że być może nawet 90% z nich to są surogacje. Więc nawet gdybyśmy założyli, że połowa, to myślę, że można śmiało powiedzieć, że to jest do 1000 takich przypadków rocznie. W Polsce. Mhm. Kiedy mówimy o Ukrainie, to oficjalnie mówi się o 3000 dziewczyn czy programów surrogacyjnych co roku. Teraz w COVID-zie to spadło mniej więcej o połowę, to jest około 1500 osób, jak mówią mi ludzie w Kijowie. Plus dziewczyny, które latają za granicę. I tych może być nawet drugie tyle. Mhm. A jak wyglądają przepisy u nas? Czy za surogację ktoś idzie do więzienia? Nie. Pomimo tego, że prawdopodobnie politycy lubią tak szafować i opowiadać o tym, że faktycznie tak by było, to nie, za surogację się w Polsce nie pójdzie do więzienia. Głównie dlatego, że w Polsce jest taka wygodna z punktu widzenia polityków sytuacja, że są przekonani i właściwie przekonują jednocześnie, że surogacja czy macierzyństwo zastępcze nie istnieje. To znaczy, istnieją takie faktycznie przepisy, jak na przykład dotyczące nielegalnej adopcji, z których być może można by kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Istnieją przepisy o handlu ludźmi, ale one kompletnie nie znajdują zastosowania dla sytuacji surogacyjnych. Co więcej, są tak skonstruowane, że często mówi się o tym, że przedmiotem takiego handlu miałoby padać dziecko. A tak naprawdę osoby czy eksperci, z którymi ja rozmawiałem, zwracają uwagę, że powinniśmy chronić kobiety, a nie dzieci. To znaczy, jeżeli już i ewentualnie kogoś byśmy ciągnęli do odpowiedzialności, to być może tych, którzy na przykład nadzorują dziewczyny, które tutaj przylatują do Polski, żeby rodzić. Czyli pośredników. Pośredników, tak, mhm. Tak. Ale co do zasady, to są po prostu oczy szeroko zamknięte. I pomimo całej tej skali i tego, że Polacy naprawdę latają do innych krajów, żeby to robić, Polki są matkami zastępczymi i w Polsce, i w innych krajach Europy. Na przykład taką bardzo popularną destynacją są Czechy. Dziewczyny fruwają tam zarówno na in vitro, jak i na porody. No i pomimo tego, że te Ukrainki przylatują do Polski i na in vitro, i potem wracają do siebie. I po to, żeby rodzić w Polsce, głównie w Warszawie i w Wrocławiu, wszyscy udają, że to w ogóle nie ma miejsca. A ty chciałbyś tą książką zmienić społeczne nastawienie do surogacji? Chciałbyś wywołać jakąś dyskusję? Ja bym przede wszystkim chciał chyba uzupełnić jakąś lukę w wiedzy.
bo też proces pracy nad tą książką był też dla mnie samego procesem uzupełniania luki w wiedzy. To znaczy, kiedy ja przygotowywałem pierwszy reportaż na ten temat 2 lata temu i kiedy dowiedziałem się o tej sytuacji, że dziewczyny fruwają tutaj do Polski, żeby rodzić, gdzieś to wywoływało u mnie taki jakiś otrzewny opór. Myślałem sobie, to jest wszystko nie tak, to jest jakieś nienaturalne, nie powinno tak być. A dziś po 2 latach już widzę, że są takie rozwiązania, jak na przykład surrogacja altruistyczna, która mogłaby zadziałać. To znaczy działa w Wielkiej Brytanii, działa w Grecji, być może czasami kulawo, ale przynajmniej daje szansę na jakikolwiek nadzór nad całym tym procederem, tak? Zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony dziewczyn. Gdzieś tam wyklucza pośredników, bo tym się zazwyczaj zajmują takie stowarzyszenia lub fundacje. I gdzieś daje możliwość, że jeżeli to już się dzieje, to może obejmijmy tych ludzi, którzy biorą z jakichś powodów różnych, nie nam to być może oceniać, biorą w tym udział, otoczmy ich jakąś opieką. Tak? I to jest właściwie główna rzecz, którą ja bym chciał zrobić tą książką. Tak? Czyli jakby uzupełnić taką lukę wiedzy, pokazać, że hej, to jest, zobaczmy i na moment jakby cofnijmy się o ten krok, zostawmy te targi dzieci, zostawmy ten handel ludźmi, zostawmy tą całą otoczkę, która jest wokoło, bo ona rani zarówno dziewczyny, bo one też nie lubią o sobie myśleć w ten sposób. To znaczy one nie lubią słyszeć, że są handlarkami ludźmi i to jest oczywiście oczywiste. Ale też to jest bardzo stygmatyzujące dla rodziców, którzy często naprawdę, i nie mi to znowu oceniać, dla których to jest ostatni krok. I oni naprawdę nie chcą lecieć do jakiegoś nieznanego miejsca, zostawiać tam połowy majątku i ryzykować też swoim zdrowiem, zdrowiem dziewczyn, zdrowiem tego dziecka, bo przecież oni na tych 9 miesięcy ciąży jakby zostają sami. Gdzieś tam ta ciąża się dzieje, gdzieś dojrzewa w Kijowie albo w innym miasteczku ukraińskim i ty musisz zaufać agencji albo zaufać tej dziewczynie, że ona nie pali, nie pije, dobrze się prowadzi, że to dziecko urodzi się zdrowe, czy ona nie podnosi ciężarów. To znaczy wszystko to, co nas gdzieś niepokoi w ciąży czy w macierzyństwie, kiedy po prostu już mamy z nim do czynienia, to całe takie obchuchiwanie się nawzajem. Ale przynajmniej to jest, prawda, oswojone, jest pod kontrolą. Tak, jest pod kontrolą, a tam gdzieś dzieje się po prostu pokątnie. Nawet jeżeli to jest oczywiście, nawet jeżeli gdzieś to jest ujęte w normy prawne, bo prawda jest też taka, że Ukraina ma bardzo liberalne prawo, ale jednocześnie ma bardzo niewiele form kontroli, tak? Więc zdarza się masa patologii, zdarza się masa przypadków wykorzystywania dziewczyn, masa przypadków wykorzystywania rodziców. Nie ma nad tym po prostu takiej kontroli, jaka powinna być. Mhm. No to życzę ci, żebyś tę dyskusję wywołał i żebyś osiągnął cel, bo rzeczywiście praca nad tą książką była czasochłonna i wnikliwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Gościem Radia Z był Jakub Korus, autor książki Surogatki, historie kobiet, które rodzą po cichu. Książki, którą wam oczywiście serdecznie polecamy. Serdecznie dzięki. To był program Beaty Tadli Z jak związki, czyli rozmowy o seksie. Słuchaj w Radiu Z i na player radioz.pl.